Halo, 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 za chwilkę pojawia się na waszym ekranie, jeszcze mnie nie ma, ale za chwilkę będę za to za konsoletą. Przynajmniej troszkę głowy widać DJ Angelo, który tutaj dzisiaj będzie zapodawać dla was muzykę. Jeden z rezydentów, drugi rezydent coś tam przygotowywał, ale zniknął. Jest to oczywiście DJ Rufi, z którym dzisiaj również porozmawiamy. Znajdujemy się w klubie Moby Dick, taka ciekawa nazwa, w Dąbrowie Rzeczyckiej koło Stalowej Woli. A tymczasem no, pojawię się wam troszkę, chociaż na chwileczkę. Dzisiaj będziemy jechać z kolejnym naszym odcinkiem, nawet nie pamiętam który numer, ale to jest nieistotne. Dzisiaj bawimy się w klubie Moby Dick. Bądźcie z nami cały czas. Moimi dzisiaj pierwszymi gośćmi są dwaj rezydenci, DJ Angelo i DJ Rufi. Witam was serdecznie w naszym programie. Witam. Witam ciebie także, Eddie. Panowie, może zaczniemy od takiego nurtującego pytania, bo męczy mnie właśnie, czemu to akurat się nazywa Moby Dick? Czemu Moby Dick? Czemu nazywa się tak właśnie klub? Bo taka troszkę niecodzienna nazwa. No tak, nazwa jest może i bardzo oryginalna i raczej rzadko chyba spotykana, jeśli chodzi o kluby. Aczkolwiek, no, zamysł był taki od początku, żeby ten klub właśnie się tak nazywał, nie wiem, pomysł chyba samego właściciela, nie wiem, może sen, może wieczne marzenie, żeby to było coś o tak dziwnym charakterze, nie wiem, może po prostu lubić czytać takie książki, do końca chyba nikt nie wie, może ją sam także. Nie no, widać, że nazwa jest oryginalna i to jest dobre, bo przynajmniej można to łatwo, może nie tyle łatwo przyswoić, co zapamiętać, że właśnie jest jakaś taka inna nazwa, nie tak jak dzisiaj nawet jechaliśmy samochodem i zastanawialiśmy się właśnie nad innymi nazwami i co chwilę te nazwy jakby nie było się powielają. Las Vegas, Galaktyka, tych nazw jest, no można powiedzieć, brzydko odpierona, a takie Moby Dick to podejrzewam, że chyba jedyne w Polsce, tak coś mi się zdaje. Z tego co wiem, to właśnie tak jest, że to jest chyba jedyny klub, który właśnie ma taką nazwę. Wpisujesz w internecie Moby Dick i przynajmniej tylko jeden znajdzie, a nie jest to na przykład Galaktyk. Może powiedz coś na temat muzyki, jaką tutaj gracie? No oczywiście muzyka różna. Zaczynamy od dobrej muzyki house, czyli komercyjnej i niekomercyjnej, po trance, techno, a także tam R&B, no i czasami jakieś tam popy i tak dalej, nie? Wiem. W każdym klubie, to co dla każdego dobre i dla każdego ucha. Wiem dobrze, że tworzysz również muzykę. Może kilka zdań na ten temat. No, z muzyką się zajmuję od niedawna, jakieś, no, że tak powiem, od 2 lat. Mam tam parę swoich kawałków już na tej całej czołówce. Jeszcze nigdzie nie wydane, ale miejmy nadzieję, że kiedyś się coś gdzieś ukaże. Jest ich parę, także myślę, że każdy ich kiedyś posłucha. Powiedzcie mi panowie, coś może o imprezach, które będą w najbliższym czasie, albo które były, albo po prostu będą no, w waszym klubie. Jeśli chodzi może o imprezy, które już były, a które były no, chyba bardzo sympatyczne i każdy stwierdził, że to były naprawdę udane imprezy, czy udana impreza, no taką imprezą z pewnością była impreza pod tytułem Club Base, czyli oczywiście ta formacja, którą chyba wielu zna i jeszcze więcej osób chyba bardzo lubi. Mieliśmy tu ich na feriach zimowych, było to sceniczne show, no naprawdę dali z siebie wszystko i właśnie dlatego ponownie niedługo powtarzamy ich występ właśnie u nas w klubie. A z tego co rozmawiałem z Łukaszem, to z tego co widać w ogóle, to dość ostro promujecie jakby nie było polską scenę klubową. Powiem szczerze, że według mnie to jest bardzo dobry pomysł, nie żebym był przeciwnikiem, chociaż to często powtarzam, zachodnich kolegów, ale wydaje mi się, że, no nie powiem tutaj Polska dla Polaków, bo w ogóle bym miał przekichane i wcale tak nie myślę, ale no to jest dobre właśnie, że korzystacie właśnie przede wszystkim z polskich formacji, z polskich DJ-ów. Tak, korzystamy, ponieważ uważamy, że naprawdę robią dobrą muzę, są doskonałym materiałem na imprezy, na sposób, nie wiem, rozerwania się dla młodzieży. Mieliśmy Kejtronika, mieliśmy Sibula, będziemy mieć Bitraxa, także no myślę, że same dobre osoby. No myślę, że tak. Jednym słowem, Eddie, promujemy naszych kolegów. No bardzo dobrze, promujemy się nawzajem. Dzisiaj impreza pod tytułem White Party. Zresztą widać, jakie White Party, tak. Po mnie i po tobie. No powiedzmy, tutaj jest coś białego. Czemu akurat White Party, czemu akurat dzisiaj? Czy to w ogóle ma jakiś związek, czy taki przypadek? A ponieważ, no jakby ci powiedzieć, no jeszcze tego u nas nie było w klubie. Po raz pierwszy klub ma dopiero jakieś 1,5 roku. Za niedługo będą urodziny, stwierdziliśmy, że przed urodzinami trzeba zrobić coś wyjątkowego, czego ludzie nie widzieli. Prawda, nowy wystrój klubu, zresztą jak widać i niedługo zobaczycie sami to. Także myślę, że White Party, coś czego nie było i jest fajnie, ekskluzywnie, jednym słowem dla wszystkich coś nowego. Z tego co wiem,
Klub dynamicznie się rozwija. Czy będą jakieś plany jeszcze, może, nie wiem, czy mogę pytać o takie rzeczy, czy jakieś może przeróbki, czy jakieś dodatki? To jest cały czas, także myślimy, że każdy, kto przyjdzie teraz, a przyjdzie za parę miesięcy, coś się nowego dla niego zmieni. Coś nowego będzie i za każdym razem coś nowego ujrzy. Także myślę, że warto nas odwiedzać i szczególnie zapraszamy. Panowie, nie przeszkadzam, wszyscy wracamy do pracy. Dzisiaj cały czas tutaj będziemy bawić się właśnie w klubie Moby Dick. No i tyle, no, zobaczymy się za chwilkę na parkiecie.
dalszym ciągu klub Moby Dick. Rufi, powiedz mi, no jak grasz, no jak się ludzie bawią, znaczy to jest takie chyba pytanie retoryczne, bo z tego co widać, tam za plecami to cała sala bardzo szaleje. Mogę dodać, że to dzisiejsze White Party chyba w sumie wypaliło, bo jakby nie było, to co najmniej 70% ludzi jednak się przebrało, tak? Dokładnie, jest za, po fajnie, po jednym słowem, ludzie są ubrani na biało, dostali od nas parę, że tak powiem, gadżetów, od ciebie parę płytek, jest fajnie, ludzie się potrafią bawić, ale nie tylko. Mamy nadzieję, że nie jedna impreza taka, że jeszcze będzie więcej takich imprez i na jednej zagościsz u nas. Nie no, widać, że dobrze się bawimy, nawet mikrofon załapał się na gadżety, ja też jestem zaobrażowany. Ogólnie jest naprawdę bardzo fajnie, jest bardzo gorąco, zresztą po tobie też widać, że ci się leje pięknie z czoła. No ale co, trzeba dalej grać, no trudno, nie? Dokładnie, ja wracam do gry, a was zapraszam tam na dół.
Angelo, bracie, powiedz mi, czy tutaj zawsze wszyscy tak skaczą? Prawie zawsze, jak mają tylko odpowiednie trampki. A, nie no, naprawdę wszyscy widzę, bardzo dobrze się bawią. Powiedz mi, jak myślisz, skąd oni czerpią siłę na to? Myślę, że z odpowiedniego bitu, czyli 140 i lecimy. To bardzo dobrze. Z siebie się chyba nie leje tak jak z nas. Ja się bardzo rzadko biję. Nie no, ja mówię, że wiesz, chodzi mi o to, że się z siebie nie leje. Ale widzę, że ty to jakoś lepiej znosisz niż my. W każdym razie znowu powracamy na salę. No!
drodzy, i tym sposobem pomalutku będziemy dochodzić do końca. Na sali jest naprawdę bardzo gorąco i bardzo wiele osób, które na pewno tutaj jeszcze długo będą się bawić, ale my niestety już nie mamy aż tyle siły. Zresztą to chyba po mnie widać, że te oczka moje coraz mniejsze i bynajmniej nie po żadnych napojach wyskokowych, ponieważ ja w ogóle takiego czegoś nie używam i nie preferuję, ani nie polecam, szczerze mówiąc. Można się bawić również przy wodzie mineralnej. Ale nie będziemy o tym mówić. W każdym razie kończymy nasz kolejny odcinek programu Intrap, ale zapraszamy na kolejne. W dalszym ciągu są wakacje, jest ciepło, także hasło na wakacje, po prostu bawcie się, odpoczywajcie. Ci, którzy możecie, ja zawsze to powtarzam, naprawdę, jeżeli możecie, to się po prostu bawcie. No i co? No i bądźcie ze mną tutaj razem za tydzień. Także pozdrawiam, trzymajcie się bardzo cieplutko.